Władze Jerzewa Sudeckiego za kluczową dla tej miejscowości oraz poszczególnych sołectw inwestycję uznały właśnie budowę przedszkola oraz szkoły podstawowej. Kompleks ten w przeciągu kilku lat miałby poszerzyć ofertę edukacyjną gminy. Przeprowadzona została koncepcja, w tej chwili uzyskujemy pozwolenie na budowę tej szkoły. Zamierzamy wbudować ją w sąsiedztwie Regionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, ale i hali sportowej z podziałem na część przedszkolną i również na część szkolną, czyli szkoły podstawowej. Szczególnie przedszkole jest pożądaną inwestycją, zważywszy, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Nie mamy przedszkola. Zostało ono, nie spełniając swojej funkcji, zlikwidowane wiele lat temu i w tej chwili w ramach nowych wymogów, nowych przepisów to nauczanie początkowe jest bardzo ważnym w kształtowaniu i wychowaniu naszych najmłodszych pokoleń. My co roku około 500 000 złotych dopłacamy do innych jednostek, gdzie część naszych dzieci uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, w szczególności w Wielkiej Górze, więc tutaj ta potrzeba tym bardziej pod tym względem finansowym wskazuje, że będzie to dobry kierunek do zabezpieczenia tych zadań oświatowych w naszej gminie. Wartość budowanego przedszkola i szkoły mają przekroczyć 8 milionów złotych, a znaczną część tej kwoty ma przekazać Unia Europejska w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej.